Przed II wojną światową niemal cały Dolny Śląsk usiany był cegielniami. Cegły obok piaskowca były jednym z podstawowych budulców ówczesnych domów. Z cegieł powstawały całe gospodarstwa, a nawet całe kolonie, tak jak ta, która niegdyś istniała w tym miejscu, a po której nie pozostało obecnie większego śladu. Jesteśmy na terenie takiej kolonii, która mieściła się pomiędzy, najogólniej biorąc, Gościszowem, a sąsiednią wsią. Kolonia nosiła nazwę Ceglane Domy i trudno się dzisiaj, nawet teraz, kiedy wystają już z pod liści tych, które opadły, resztki murów tych zabudowań, dopatrzeć się miejsca w tym właśnie terenie, które kiedyś tętniło życiem, a wszystko to, co tu się skończyło, miało związek z końcowymi miesiącami II wojny światowej. Ja specjalnie zabrałem z sobą taką mapę, która obrazuje działania na tym terenie w lutym i nawet do początku marca 1945 roku, gdzie akurat tędy przechodziło potężne rosyjskie uderzenie, najogólniej biorąc, na Lubań, na Zgorzelec, i między innymi walki toczone tutaj w pobliżu, a ślady tych bojów pokażemy, ponieważ doskonale zachowały się linie okopów, w których ciągle, co podkreślam, że miał jeszcze do dzisiejszego dnia różnego rodzaju niewybuchy i inne pozostałości wojenne, no, świadczą te właśnie transzeje o tym, jak tutaj ciężko walczyły z sobą te dwie strony ścierające się. Natomiast po kolei postaram się pokazać, gdzie jesteśmy, może najpierw pokazując tą mapę z czasów od mniej więcej połowy lutego do końca lutego, a nawet pierwszych dni marca. Tutaj na tym planie widać wyraźnie, jak wyglądała ta forma nacierania wojsk sowieckich. Widać, że przychodziły tędy pododdziały Armii Pancernej Gwardii, były też oddziały oczywiście piechoty. Natomiast tego rejonu, tutaj widać taki łuk, to był ten front główny, który na tym terenie funkcjonował przez pewien okres czasu, i ten właśnie front obejmuje Gismansdorf. Tutaj widać, jesteśmy w pobliżu tego właśnie, tej miejscowości, a ta kolonia, biorąc pod uwagę takie domniemane położenie w stosunku do tego, bo to jest dość duża skala, znajduje się tutaj. Ja może pokażę teraz mapę tej kolonii, czy tych wszystkich miejsc, które będziemy starali się dzisiaj skonfrontować z okresem przed walkami. Tutaj widzimy zabudowania tej kolonii. Poniżej jest staw, dzisiaj też są stawy. Zresztą te zabudowania były rozrzucone w tym miejscu, bo tutaj była taka enklawa tych zabudowań tutaj, no a w tej chwili stoimy z kamerą tutaj. Natomiast cały ten rejon tutaj, aż po taką restaurację, która tutaj była zlokalizowana, to była taka knajpa, którą nazywano taką gospodą leśną. Też tam podjedziemy, ponieważ w tym zagłębieniu widocznym na mapie najprawdopodobniej zostały pochowane osoby, które tutaj zginęły. Ale wracając do terenu, gdzie teraz jesteśmy, postaramy się, chodząc po tym obszarze, no, znaleźć nie tylko pozostałości po zabudowaniach. Na pewno, jak zawsze, znajdziemy też jakieś tam naczynia, resztki tych wszystkich urządzeń kuchennych czy innych, które służyły tym ludziom. No i po spenetrowaniu tego terenu, a jest jeszcze bardzo ważna tutaj jedna rzecz, która się wiąże też z pewnymi legendami. To są oczywiście czasy jeszcze sprzed II wojny światowej. Tu miało być zdrowe, piękne źródło, od którego zresztą prowadzono już w latach późnego średniowiecza drewniane rury do pobliskich zabudowań, gdzie ta woda miała z tego źródła spływać. Brak śniegu, drzewa i krzewy bez liści, w lesie nie ma traw. To wszystko sprawia, że łatwiej dostrzec ruiny dawnej kolonii. A nie jest to łatwe, bo wszystko pokrywa warstwa leśnej ściółki. Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki tutaj wykorzystywano ten teren. To ogromne drzewo rosnące już w ruinach świadczy o tym, że ono ma tych chyba około 70 lat, że te zalążki tej rośliny powstawały wkrótce po zakończeniu tej walk. Natomiast widać, że fundamenty wykonywane były po pierwsze z takich polnych otoczaków, ale wykorzystywano również już obrobione takie specjalne ociosane głazy, no ale też wykorzystywano betonowe fragmenty, ponieważ ta osada rozwijała się w różnych okresach. Od tych domów, które powstawały tutaj na początku, poprzez czas ich rozwoju, tej całej osady, aż do okresu, w którym rzeczywiście po tych działaniach wojennych zostało to wszystko zniszczone. I co jest jeszcze takiego istotnego, że
ludzie, którzy tędy przejeżdżają, to zazwyczaj, no, nikt się tu nie zatrzymuje, bo nie ma takiej wielkiej potrzeby. Natomiast w okresie letnim, ja będę podkreślał to wielokrotnie, czy wcześniej już wiosny, nawet późnej jesieni, to wszystko jest doskonale zakryte bujną zielenią, która tutaj się krzewi, bo przyroda pozostawiona sama sobie w takich miejscach, gdzie człowiek już przestanie coś robić, szybko wraca do utraconych terenów. Dziś, by odnaleźć ruiny domów, niezbędne jest posiłkowanie się mapą. Na przedwojennej niemieckiej mapie dokładnie oznaczono poszczególne budynki, kolonii, ceglane domy. Przy okazji, kiedy się korzysta z tych map, ta akurat mapa to jest mapa z 1937 roku, można zauważyć, mimo tego, że skala tego planu to jest 1 do 25 tysięcy, czyli 1 centymetr w terenie to jest 250 metrów, na mapie to jest 250 metrów w terenie. Widać, jak dokładne są tutaj te wszystkie oznaczenia, ponieważ tutaj patrząc, tylko muszę to odwrócić we właściwą stronę, tutaj widzimy takie potężne zagłębienie przy budynkach i rzeczywiście to zagłębienie jest. I dzięki temu bardzo łatwo rozpoznać, gdzie były fundamenty kolejnych domostw. A jeszcze taka ważna uwaga dotycząca samej zabudowy. Najprawdopodobniej początkowo tutaj powstawały chaty drewniane. No z czasem, kiedy zaczęto już stosować materiały takie ognioodporne, a jeszcze raz też warto wrócić do historii cegielni na terenie powiatu bolesławskiego i nie tylko na terenie powiatu bolesławskiego. Otóż tych cegielni było sporo i ludzie, którzy chcieli wznosić domy z trwałych materiałów, oczywiście mieli dostęp bez wielkich konieczności wyjeżdżania gdzieś daleko. Nawet furmankami zwożono cegły na przykład do budowy tych domów. To stawiali domy już wtedy trwałe. A tutaj jeszcze jedna rzecz, no może 70 czy tam 80 czy 100 lat to nie jest na przestrzeni historii takich dziejów świata dużo, ale można zauważyć, że zachowały się dawne ciągi komunikacyjne i tutaj przy tej drodze rosły drzewa. Do dzisiejszego dnia ta aleja jest wyznaczona, być może to są już kolejne rośliny, ale widać wyraźnie tą aleję, która przebiegała tutaj w tej kolonii ceglane domy. O tym, że kiedyś mieszkali tu ludzie, dzisiaj świadczą jedynie drzewa owocowe, które przez lata urosły do pokaźnych rozmiarów, jak chociażby ta czereśnia, która swoim wyglądem nie przypomina drzewka owocowego, a raczej drzewo pasujące do baśniowych opisów. Wiekowe drzewa stoją w towarzystwie jeszcze starszych kamiennych murów, stanowiąc namiastkę odległej przeszłości. Co prawda nie jest to może budowla, która mogłaby konkurować z piramidami, ale to, co ci rzemieślnicy wznoszący ten obiekt tutaj zrobili, no jest naprawdę godne podziwu, bo wszystkie te poszczególne elementy z ogromnych brył piaskowca wykonane, zresztą już obrobionych, one są do siebie dopasowywane najprawdopodobniej każda osobno, ponieważ widać, że to nie są takie prostokątne czy tam jakieś inne formy przyjęte, czy jakieś tam prostopadłościanów i one są wpasowane w ten mur i widać, że on jeszcze przez wiele, wiele lat przetrwa. No dzięki między innymi temu, że jest bardzo gruby, ale też, że te spoiny, nawet jeżeli one nie miały żadnego lepiszcza, którym czy jakiejś tutaj zaprawy, to one są tak z sobą spasowane, że to przez długie, długie jeszcze lata, a może i wieki przetrwa i będzie świadczyło o tym, że tutaj była taka właśnie jakaś tam budowla wzniesiona. No oczywiście takich na terenie tego tutaj tej kolonii ceglanych domów, takich obiektów aż tak starych i tak dobrze zrobionych chyba już więcej nie znajdziemy, z tego co pamiętam. Natomiast akurat ten fragment rzeczywiście jest, dla mnie przynajmniej jest, no piękną taką pamiątką po dawnym budownictwie. Kamienne bloki układane jak puzzle, dopasowane z niezwykłą precyzją, przetrwały długie lata jako przykład kunsztu dawnego budownictwa. Oczywiście należy bezwzględnie i jednoznacznie potępiać wywożenie odpadów różnych z domów do lasów i nie dlatego pokazuję tutaj to, ten fragment skrzydła, żeby pochwalać to, że ktoś wyrzucił te właśnie tutaj plastikowe elementy do lasu, ale ciekawostką jest to, że jest to skrzydło z modelu przedwojennego polskiego bombowca samolotu Łoś, który no był kiedyś taki czas, że można było kupić oczywiście fragmenty, które się wycinało i z tego się tworzyło właśnie takie później modele, czyli polski przedwojenny
samolot bombowy Łoś, jedna z najnowocześniejszych maszyn, tutaj jako model, niestety przez kogoś niezbyt rozgarniętego, jako już odpad niepotrzebny w domu, został wyrzucony w lesie. Zabierzemy to, bo to jest śmieć, który będzie przez całe lata się rozkładał. No ale jako ciekawostkę warto to pokazać, bo to dotyczy akurat naszej przedwrześniowej armii, a często ludzie, którzy się mało tym interesowali, nie wiedzieli, że mieliśmy, oczywiście może nie za wiele, bo Polska nie stać było na to, ale mieliśmy najdoskonalsze wtedy, jedne z najdoskonalszych przynajmniej, samolotów bombowych Łosie. PZL Łoś. W dość ciekawy sposób to, co tutaj się działo przed wojną, no jest chyba w jakimś niewielkim stopniu odtwarzane również obecnie, ponieważ przy tej kolonii ceglanych domów funkcjonowały kiedyś stawy hodowlane. Widać ten zarośnięty obszar, to był taki właśnie akwen, gdzie podejrzewam, że były hodowane karpie, ale teraz za moimi plecami widać też współczesny staw. Zresztą tam są jakieś zabudowania, które być może służą właścicielowi tego właśnie stawu. Natomiast droga, która prowadziła tutaj w dół od tych ceglanych domów, no jest świetnie zachowana, ponieważ ona w dużej części przebiegała po takiej półskarpie, ponieważ z tej strony ona była profilowana, z drugiej strony nieco inaczej już ją tworzono. I tutaj można zauważyć takie wiekowe drzewa, które na pewno pamiętają czasy, kiedy tutaj funkcjonował ten dawny taki ośrodek życia ludzkiego, tych ceglanych domów. No ale to jest też takie połączenie przeszłości z czasem teraźniejszym. I jedna taka bardzo przykra niestety uwaga, że ten współczesny czas owocuje różnego rodzaju śmieciami, które tutaj są wywożone. No co jest naprawdę czynem haniebnym. Jeżeli mówimy często o ekologii, to powinniśmy zadbać o to, żeby lasy, które nam dostarczają powietrza przede wszystkim, ale też innych jakichś takich wartości, chociażby przez możliwości korzystania tutaj z runa leśnego, z grzybów, że powinno się to jednak szanować i unikać takich barbarzyńskich zachowań. Opuszczamy to niezwykle malownicze miejsce, by już w innej części poszukać śladów po II wojnie światowej. Wróćmy do lutego 1945 roku. Otóż w zgodnych wspomnieniach dowódców, zarówno sowieckich, jak i niemieckich, no temperatura w tym miesiącu wtedy wahała się mniej więcej od około 8 stopni, czasami było nieco wyżej, czasami nieco niżej. Dzisiaj mamy podobną aurę i w związku z tym przy każdej okazji, kiedy mówimy o walkach na tym terenie, ja podkreślam, że było to ogromne utrudnienie dla pojazdów mechanicznych, ponieważ czołgi, różnego rodzaju wozy bojowe, hecery niemieckie czy jakieś tam inne środki transportu poruszały się mogły tylko po utwardzonych drogach, a w tej chwili jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest doskonale wręcz zachowana linia okopów. To jest taki obszar, który tu widoczny jest za moimi plecami. Te drzewa, one wyznaczają tu linię okopów. Natomiast za chwileczkę podejdziemy do miejsca dość niezwykłego, mianowicie takiego, gdzie było stanowisko niemieckiego karabinu maszynowego. I właśnie w tym miejscu no, znaleźliśmy swego czasu ogromną ilość łusek wystrzelonych, więc ten karabin musiał tutaj rzeczywiście ostrzeliwać dość intensywnie tą okolicę. Ale też znaleźliśmy wymienną lufę, ponieważ te karabiny maszynowe, one miały taką specyficzną budowę, że wtedy, kiedy się lufa całkowicie rozgrzewała, stawała się już wręcz niebezpieczna dla samej broni, ale też i traciła możliwość takiego celnego prowadzenia ognia. Wymieniano ją na kolejną. Podejdziemy do tego okopu, gdzie znaleźliśmy tą lufę, taką wymienną, gdzie ta ogromna strata łusek była na przedpiersiu tego właśnie, tej wnęki strzeleckiej. No i później pokażemy, postaram się przejść z kamerą przez ten okop do jakiegoś miejsca, a warto wiedzieć, że udało się tutaj znaleźć kiedyś pozostałości po jakichś tam maskach gazowych niemieckich, ale także było sporo łusek od dział 75 mm. Najprawdopodobniej były to działa te, które miały hecery, takie niskie działa pancerne. W każdym bądź razie pod koniec wojny, kiedy brakowało już materiałów do produkcji na przykład łusek tych nabojów artyleryjskich, to Niemcy używali do produkcji tychże właśnie łusek zwykłej stali, nawet nie była na niczym pokrywana, ponieważ natychmiast ekspediowano na front powstałe już tą amunicję i ona natychmiast była wykorzystywana. Oczywiście można tu było znaleźć też łuski z działu czołgów
te 34-85, a więc 85 mm te działa miały taki kaliber. Przejdziemy, pokażemy. I to są właśnie ślady tych bardzo intensywnych walk tutaj w tym terenie. Nieco dalej leżą Niwnice, gdzie dochodziło do bardzo wielkich starć, między innymi z oddziałami Führerbegleitsdivision. No i zresztą teren ten był takim obszarem bardzo intensywnych starć. Oczywiście to zostało w jakiś sposób też w ziemi zapisane tymi wszystkimi pozostałościami wojennymi. Oczywiście trudno dzisiaj w takim dołku, jakich wiele jest w lesie, czasami są to pozostałości tych jakichś takich miejsc, które przygotowali leśnicy dla sadzonek, dopatrzyć się jakiegoś śladu wojny, ale właśnie to tu, po drugiej stronie była ten taki wałek, to przedpiersie tego stanowiska, gdzie mnóstwo łusek zachowało się po tych seriach, które stąd wystrzeliwano i gdzieś tutaj było to stanowisko tego niemieckiego, to znaczy nie gdzieś, tylko dokładnie tutaj było stanowisko tego niemieckiego karabinu maszynowego. No trudno powiedzieć, jakie były losy później tej załogi, zresztą wojna, przede wszystkim okrucieństwo, śmierć i krew, więc na pewno ci ludzie też wojny nie przeżyli, jako że od tamtej strony nadciągały oddziały rosyjskie. Zresztą, tak jak pokazywałem wcześniej na tej mapie, całe to uderzenie no, miało potężny wymiar, chociaż Rosjanie, kiedy już mieli linie swoje dostawcze rozciągnięte, kiedy bardzo mieli zniszczone przede wszystkim różne pojazdy, nie tylko działaniami wojennymi, ale też one wymagały remontów, wymagały wymiany części, a przecież linie dostawcze były rozciągnięte na ogromnej przestrzeni i w związku z tym no, często brakowało różnych rzeczy. No, także kiedy się czyta na przykład zestawienia broni, jak dalece te wszystkie na przykład pułki pancerne czy w ogóle jakieś formacje no były okrojone, jeśli chodzi o wozy bojowe, no to widać, jaki to był wysiłek też Armii Czerwonej, która musiała tutaj dostarczać i sprzęt, i amunicję. To była naprawdę straszliwa wojna. Co bardziej wprawne oko doszuka się w okolicznych lasach pozostałości po działaniach wojennych, to liczne okopy i transzeje, których w Borach Dolnośląskich nie brakuje. Natkniemy się na nie także tu w okolicach dawnej kolonii Ceglane Domy. Linia okopów z 1945 roku jest no bardzo wyraźna, chociaż ktoś, kto spodziewa się, że będzie tu widać głęboką transzeję, no może się czuć rozczarowany. Natomiast co jest bardzo istotne przy położeniu tego właśnie tutaj rowu, że z tyłu widać tam na horyzoncie dawną leśniczówkę, która nazywała się Leśną Wartownią przy Lesie Dębowym. W tamtej leśniczówce urządzono króciutko prowizoryczny punkt opatrunkowy niemiecki i na dziedzińcu tego budynku spoczywają szczątki bodaj 4 czy 5 żołnierzy niemieckich, którzy tam zmarli. Być może kiedyś dojdzie do ich ekshumacji, jako że grupa Pomost się tym zajmuje. Natomiast przebieg tej linii przy tych polach pozwalał przede wszystkim na obserwację dość dużego obszaru tutaj ewentualnego nadchodzenia jakichś tam nieprzyjacielskich oddziałów, czy nawet pojawienia się czołgów, czy innych pojazdów pancernych. Przejdziemy do końca tej linii i na końcu drogi, która przebiega tutaj pomiędzy właśnie przed polami Gościszowa, a tą leśną restauracją, no były jeszcze pojedyncze takie wnęki strzeleckie, ale warto zwrócić uwagę, że te drzewka, które kiedyś jako brzuska czy pojedyncza sosenka rosły i trochę maskowały tą linię okopów, że dzisiaj to są potężne rośliny, no ale w końcu minęło od tamtej pory bardzo wiele lat i trudno się dziwić, że tak te drzewa się rozrosły. Mniej więcej 20 lat temu ten okop był nieco bardziej wyrazisty, ale właśnie to tutaj przy tej transzei, no wręcz garściami można było zbierać łuski i to były łuski oczywiście niemieckie. Natomiast niewątpliwie rowy te wtedy, kiedy Rosjanie już tutaj dalej przychodzili, one przez jakiś czas mogły służyć też wojskom sowieckim. No dzisiaj podejrzewam, że wielu poszukiwaczy już wtedy
przechodziło i wszystko, co można było znaleźć, to znaleziono. Chociaż niewykluczone, że gdzieś w głębi w ziemi drzemią jeszcze jakieś inne pozostałości wojenne. No i właśnie mniej więcej na tym odcinku było kilka takich zetlałych pod ziemią, leżących już dość długo w ziemi, masek gazowych, przeciwgazowych. Jadąc dalej, poruszamy się w kierunku Kotlisk, wzdłuż kolejnej linii okopów, tyle że ta już całkowicie zniknęła z powierzchni ziemi, głównie w wyniku powstawania tu pól. Poruszamy się w kierunku dawnej leśnej restauracji, z której niewiele już dziś pozostało, a z którą prawdopodobnie wiąże się dramatyczne wydarzenie z czasów wojny. Te omszałe kamienie to są pozostałości po materiale, z którego była wybudowana tutaj ta restauracja, ten szynk, który nazywał się takim szynkiem w zaroślach, czy takim w buszu szynkiem. Oczywiście to kiedyś służyło bardzo dobrze ludziom, którzy jechali z Kotlisk na przykład do Niwnic, czy na dłuższej trasie. I ten szynk też stał się takim punktem oporu, no bo Rosjanie nadciągający od strony Kotlisk wszystkie takie budynki samotne gdzieś stojące ostrzeliwali na wszelki wypadek, spodziewając się, że tu mogą być ukryci chociażby młodzi folksturmiści z pancerzownicami, z panzerfaustami, którymi mogli tutaj razić te nadciągające sowieckie maszyny. Natomiast tu były dwa budynki, do tego wrócę jeszcze. Tu był jeden budynek, to widać prawie cały, on tutaj dalej leży. Tam był drugi budynek. Podejdziemy jeszcze, tutaj koleżanka znalazła pozostałości wyposażenia tych towarzyszących obiektów restauracji. Prawdopodobnie tutaj też hodowano jakieś zwierzęta, jest koryto. No i nieco poniżej znajduje się głęboki jar, gdzie mieli się schronić ci, którzy tutaj gdzieś pracowali czy mieszkali w tej restauracji. I według, oczywiście to są przekazy takie bardzo ogólne. Nikt z żołnierzy, ani rosyjskich, ani niemieckich, nie opisywał szczegółowo każdego miejsca, gdzie był. Natomiast można domniemywać, że właśnie tutaj ci ludzie z tej restauracji, przynajmniej jakieś kilka osób, które tu się schroniło, zostało tam gdzieś zamordowanych w tym rowie i tam pochowanych. Czy to jest prawda? Oczywiście to by można było zweryfikować dopiero wtedy, kiedy by się udało znaleźć szczątki tych ludzi. Natomiast takich epizodów wojennych w każdym miejscu zawsze było sporo. Wojna pociągała niestety ze sobą krwawe ofiary także wśród osób cywilnych i tak to tutaj się działo, także tutaj pod Kotliskami. Nieopodal w leśnej ściółce kryje się bardzo stare, wykute w piaskowcu koryto. To prawdopodobnie musiało być jakieś poidło, ale spróbujemy obejść dookoła, żeby wejść tam do tamtej rozpadliny, wiesz? Bo ja bym tą rozpadlinę chciał zobaczyć, gdzie te miały być ciała pochowane. To zresztą ta rozpadlina biegnie wzdłuż drogi, także... Z drugiej strony. Nie, raczej z tej strony podejdziemy tam. A tam widać też resztki tej restauracji. No, idziemy tam dalej. W pobliżu natrafiamy na ukrytą w liściach studnię. Trudno powiedzieć, jak dalej wygląda cembrowina tej studni, ale tutaj górna część jest już obłożona cegłami. No i tam widać... Po chwilę rozbierał po kawałku, bo tutaj widać fragmenty tego. No ktoś rozbierał to, rzeczywiście. Wiesz, no ludzie w studniach spodziewają się znaleźć... Zresztą to nie jest całkiem niepoważne myślenie. To jest jakiś graniczny słupek tutaj ten? To nie jest słupek graniczny, ale to może być jakaś część, która służyła, no nie wiem, może tu był jakiś żuraw, jakieś inne urządzenia przy tej studni, ale to, że ludzie szukają w studniach, to jest w jakimś sensie podyktowane też chyba myśleniem prawidłowym, bo ci, którzy uciekali, jak już nie mieli gdzie chować tego, to wrzucali do studni. Po latach to trudno dzisiaj się zorientować, które z tych ogromnych zagłębień to są jakieś efekty pracy leśników. Może do sadzonek jakiś taki był tutaj przygotowany specjalny wykop, ale jest to wykop ogromny, to bardziej może przypominać jakieś miejsce, nie wiem, przygotowane pod schron. Każda z tych teorii, no trudno uznać, że może być słuszna, natomiast zagłębienie jest ogromne i jeżeli ci, którzy twierdzą, że gdzieś tutaj pochowano te osoby, które były gdzieś zabite tutaj w pobliżu tej restauracji, że mogły one być pochowane gdzieś na dnie tego rowu, może na którejś innej takiej tutaj rozpadlinie. To są tylko domniemania i oczywiście wszystkie te moje takie rozważania można potraktować jako tylko takie zupełnie niepoparte żadnymi dowodami ścisłymi. No ale niestety bardzo wiele śladów wojny, bardzo wiele dramatów wojennych przecież nie miało kronikarzy natychmiast i dzisiaj trudno się spodziewać, że można tak łatwo to wszystko rozszyfrować. Natomiast zaciekawia mnie ta ilość tych głazów leżących na dnie. Tutaj koleżanka twierdzi, że to mogły być zepchnięte w czasie robienia szkółki leśnej pozostałości po tych zabudowaniach
tej knajpy. Być może tak jest. Jest to jedna z tajemnic, między innymi końca II wojny światowej. No nie na tyle nośna i ciekawa, żeby ktoś chciał się tutaj poświęcić badaniu tej sprawy, ale jesteśmy na terenie na pewno, na którym toczyły się zacięte walki. Tak jak wspomniałem, kotliska pobliskie są miejscem, gdzie dochodziło też do różnych takich zbrodni wojennych, podobnie zresztą jak w pobliskich Niwnicach. Teren ten będzie zawsze przypominał o tym, że w 1945 roku, w lutym, w marcu tutaj się toczyły bardzo ciężkie boje. Opuszczamy kotliska, dawną leśną restaurację. Pozostawiamy też ceglane domy, by w kolejnym odcinku wybrać się w zupełnie inne miejsce i opowiedzieć kolejną historię z przeszłości tych ziem.